Witajcie kochani w nowym vlogu. Dzisiejsze przedpołudnie zaczynam nieco inaczej, bo już za moment wybieram się na targi fryzjerskie, które mają miejsce w ten weekend w Warszawie, w centrum targowo-kongresowym na Marsa, czyli tam, gdzie odbywają się targi Beauty Forum. I za moment właśnie jadę na targi, spotkam się na miejscu z moją mamą i z moją ciocią. Spędzimy sobie takie sobotnie przedpołudnie kosmetyczne we trzy. A muszę Wam powiedzieć, że pokończyły się już praktycznie wszystkie moje kosmetyki do pielęgnacji włosów i postanowiłam, że nie będę kupować niczego nowego ani w drogeriach kosmetycznych, takich stacjonarnych, a tym bardziej przez internet, tylko jak już będę na targach, to tam kupię sobie profesjonalne, dobre kosmetyki. Przejrzałam listę wszystkich wystawców, zrobiłam research, spisałam, które stanowiska muszę odwiedzić, jak to ja oczywiście, spisałam listę kosmetyków, które muszę kupić i mam nadzieję, że mi się to dzisiaj uda, ale też pomyślałam sobie, że skoro zrobiłam dla Was film na temat mojej porannej pielęgnacji i wieczornej pielęgnacji, to fajnie by było, żebym też zrobiła taki filmik odnośnie mojej aktualnej pielęgnacji włosów. Bo często mnie o to pytacie. Także jeżeli uda mi się coś kupić, a mam taką nadzieję, to przygotuję dla Was film, w którym opowiem Wam, jakie kroki wykonuję, jak dbam o moje włosy i jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, czyli w tej pielęgnacji jesienno-zimowej. A druga sprawa jest też taka, bo jakiś czas temu opowiadałam Wam o tym, że moja mama ma bardzo duży problem z dobraniem odpowiedniej pielęgnacji włosów do włosów kręconych. Co prawda Wy mi polecałyście wtedy dużą ilość fajnych, ciekawych kosmetyków, ale też tak stwierdziłam, że skoro trafia nam się okazja, żeby wybrać się na takie targi fryzjerskie, to dobrze by było zabrać moją mamę, będzie miała okazję, żeby porozmawiać z różnymi przedstawicielami marek, może ktoś jej coś pomoże, coś fajnego dobierze do tej pielęgnacji włosów, będą też fryzjerzy, więc to będzie w sumie fajna okazja i mam taką nadzieję, że mama będzie zadowolona i uda jej się zrobić również fajne zakupy. No, nie wiem jak tam moja ciocia, ale mam nadzieję, że i ona będzie zadowolona. Także lecę, zabieram Was ze sobą, a zobaczycie jak to wygląda. Może uda mi się pokazać Wam te stanowiska, które będę odwiedzać, jakieś kosmetyki. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to się mówi w praniu. Druga część dnia. Jeszcze nie mam pojęcia jak się rozwinie, wszystko będzie zależało od tego jak dużo czasu spędzę razem z mamą i z moją ciocią właśnie na tych targach fryzjerskich. Także koniec gadania, jedziemy, zabieram Was ze sobą i życzę Wam miłego oglądania. Kochani, pierwsze stanowisko, przy którym się zatrzymałam, to marka Halier, która mnie zainteresowała już jak sprawdzałam opinie w internecie i zatrzymałam tutaj panią trycholog. Poproszę ją o kilka słów, żeby przedstawić Wam markę, żebyście również Wy mogli się z nią zapoznać. I może takie moje pierwsze pytanie, który to jest raz na targach Hair Forum? Dzień dobry Państwu, marka Halier bierze udział w targach Hair Forum już po raz drugi z udziału. Mamy w swojej ofercie, oprócz produktów, które możecie dzisiaj Państwo oczywiście u nas nabyć, również badania trychologiczne. Dwie panie trycholog będą, w zależności od potrzeb, będą takie badania trychologiczne dla Państwa tutaj wykonywać i wtedy zalecać stosowne kuracje. Super. Marka Halier to przede wszystkim dwie pierwsze kolekcje, jedna skierowana dla kobiet, druga dla mężczyzn. Ta dla kobiet nazywa się Halier Fortes, ta dla mężczyzn Halier Fortin. Te dwie kolekcje zostały stworzone, aby pomóc mężczyznom i kobietom w problemie z wypadającymi włosami, przeciwdziałać wypadaniu włosów oraz zagęszczać włosy, wspierać mieszki włosowe, cebulki. W ramach potrzeb naszych klientów zaczęliśmy tworzyć następne produkty i w tym roku weszły kolejne trzy serie. Są to serie przeciwko włosom przesuszającym się, przeciwko przetłuszczaniu się oraz jest to seria dla włosów koloryzacji. Właśnie, czyli coś takiego dla mnie. Kochani, ja sobie teraz będę wybierać kosmetyki, zobaczę jak one tam się prezentują, co ciekawego mają w składzie, a Pani bardzo dziękuję za to króciutkie przedstawienie marki. Po targach, jak widzicie, mam tutaj moje nabytki, jest tego troszkę, przyznaję, i muszę Wam też powiedzieć, że nie tylko ja zrobiłam udane zakupy, ale również moja mama i moja ciocia, i tak sobie pomyślałam, że może nie będę Wam wszystkiego pokazywać, co się tutaj znajduje, chociaż po markach też już pewnie kojarzycie, zrobię na ten temat oddzielny film, ale chciałam Wam szczególnie zwrócić uwagę na tę markę Halier, która mnie tak zainteresowała, ponieważ ja już odnośnie tej marki troszeczkę czytałam w internecie i wybrałam sobie bardzo ciekawą serię, a mianowicie serię Reflect, już sobie nawet ją tutaj otworzyłam wcześniej, do włosów farbowanych. Tutaj mam szampon i odżywkę, i to, co na przykład mi się bardzo podoba w tej serii, co mnie zainteresowało, to to, że produkty mają zadbać właśnie o włosy farbowane, dokładnie je myć, ale też nawilżać. I podoba mi się to, że odbudowują strukturę, zniszczoną strukturę włosów po koloryzacji. Mają zadbać o to, żeby te włosy miały piękny blask i ten kolor pozostał na dłużej, czyli coś w sam raz dla mnie. Co tutaj jeszcze jest takiego fajnego, co mnie na przykład przyciągnęło do tej serii, to między innymi to, że składy tych kosmetyków są tak skomponowane, aby zapobiegać utracie wody z naskórka, co jest też bardzo istotne, jeśli chodzi o nawilżanie włosów, nawilżanie skóry głowy, nadać tym pasmom tych moich włosów blask, ale chronić je przed elektryzowaniem i ułatwiać rozczesywanie. A powiem Wam, że ja w okresie jesienno-zimowym mam z tym ogromny problem. Już wielokrotnie w moich filmach wspominałam Wam o tym, na co zwracam uwagę, jeżeli chodzi o pielęgnację moich włosów, i ta oto linia Halier Reflect powinna być dla nich idealnie skomponowana. No i zobaczcie, tutaj mam szampon o pojemności 250 ml, czyli myślę, że wystarczy mi na miesiąc czasu. Jego przydatność to 6 miesięcy, tak jak widzicie, i też ma bardzo fajny skład. A odżywka jest nieco mniejsza, bo ma 150 ml i też skład jest naprawdę, przybliżę mi tutaj troszeczkę, skład jest bardzo ciekawy, także ja już dzisiaj zabiorę się za testowanie tych kosmetyków i za jakiś czas zobaczycie film o pielęgnacji moich włosów, o którym Wam wspominałam już dzisiaj. Tam też wypowiem się nieco więcej na temat tych produktów marki Halier oraz tego, co tutaj właśnie przede mną. A co chciałam dodać, że linki do tych produktów znajdziecie również u mnie w opisie do filmu. I tak się właśnie zastanawiam, czy dać Wam linki tylko do tych kosmetyków, czy też do pozostałych. Pomyślę nad tym, bo jak podam Wam do pozostałych, to zdradzę Wam, co tutaj się znajduje. Więc muszę dokładnie to wszystko przemyśleć, ale powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa tego wszystkiego, co tutaj kupiłam, co tutaj się znajduje, i też jestem bardzo ciekawa, jak moje włosy przyjmą nowe kuracje i nowe kosmetyki. A tymczasem w naszym domu takie dzieją się cuda. Jutro mamy gości na niedzielnym obiedzie, więc tutaj szykujemy ragu. A ja jeszcze sobie pomyślałam, że zrobię takie najszybsze, najprostsze ciasto ze składników, które mam akurat w domu, z biszkoptów, czekolady, mascarpone i galaretki. Pierwsze co robię, to rozpuszczam czekoladę w kąpieli wodnej i później będę dodawać ją do mascarpone. Wszystko razem mieszać, żeby stworzyć czekoladową masę. Krem mam już gotowy. Tak jak wspominałam, tutaj jest zmieszana czekolada, rozpuszczona gorzka z mascarpone, ale przygotowałam sobie też w międzyczasie spód i to są pokruszone herbatniki z dodatkiem masła. Wyszedł mi taki, o, widzicie, spód i teraz będę wykładać krem, a za moment wezmę się za zrobienie galaretki. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że jak rozpuszczałam czekoladę, to nie rozpuściłam jej w kąpieli wodnej do samego końca i zobaczcie, w tej masie porobiły mi się takie kawałeczki czekolady. I teraz, na czas, kiedy będę przygotowywać galaretkę, wstawiam moje ciasto do lodówki, niech się chłodzi. Kochani, ostatni krok, galaretka już jest, to teraz wstawiam moje ciasto do lodówki na całą noc i jutro będzie już gotowe. Kochani, rozpadało się w Warszawie totalnie, czyli mamy prawdziwy jesienny, sobotni wieczór, ale my stwierdziliśmy, że nie będziemy go spędzać pod kocykiem, tylko pójdziemy coś zjeść, a w sumie to pojedziemy do centrum coś zjeść i jestem właśnie przed wejściem do restauracji, zobaczcie, o, Spacca Napoli. Tutaj serwują najlepszą pizzę w Warszawie, ale też wspaniałe dania z kuchni włoskiej, neapolitańskiej. Także wchodzę do środka, bo chłopaki już tam siedzą i będziemy zamawiać. A teraz będziemy składać nasze zamówienia. Ja biorę pizzę Spacca Napoli biankę, czyli białą, bez sosu pomidorowego i bez sera ricotta, a chłopaki będą zamawiać calzoni. No i dodatkowo, obowiązkowo, Aperol Spritz. Max się ze mnie śmieje, że za dużo Aperola wypiłam. Ale powiem Wam, że pizza była jak zawsze bardzo dobra. Pizza bardzo dobra. Smakowała. No to co, wracamy do domu. Słuchajcie, niestety czeka nas zielony ekran, bo dziś wieczorem gra Napoli i chłopaki będą kibicować, a ja skoczę. Bardzo dobra pizza, a ja zaraz wskoczę w ciepłe skarpety, ciepłą piżamkę, pod kocyk, z ciepłą herbatką, książka i będę się relaksować. Także kochani, no widzę, jakieś kawiarki wypatrzył. Także kochani, dziękujemy. A w sumie to ja Wam dziękuję za dzisiejszy daily vlog, który spędziliście w sumie praktycznie cały czas ze mną. I zapraszam Was jak zawsze do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Buziaki. Pa! Max! Chociaż powiedz na zakończenie. È finito il vlog. No. Dlaczego? No dlaczego? Czekaj, bo tu kamera mi tu wchodzi na twarz. Buziaki. Pa! No.